włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z granotem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Marpę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz do Polski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem niezmiernie uradowany, że jest nas tak dużo, tak licznie. A dzisiaj mamy 100 lat i nie ma co się dziwić. To jest nasze wspólne święto. Chciałem na początku podziękować księdzu biskupowi Krzysztofowi Łotaczykowi i księżom Kołobrzeckim, którzy dzisiaj pięknie odprawili tą naszą modlitwę i mszę za naszą ojczyznę. Dziękuję. Bóg zapłać. Witam już powitanych i witam wszystkich. Szanowni Państwo, jestem zaszczycony tym, że dziś w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości kalendarz wyborczy sprawił, że mogę zwrócić się do Państwa nie tylko jako syn tej ziemi, ale też jako prezydent Kołobrzegu. Czuję się wyróżniony i mam honor powitać dostojnych gości, których już zostali przywitani. Oprócz gości oficjalnych witam wszystkich, którzy zechcieli tu przyjść, aby w tym wyjątkowym dniu poczuć się częścią naszej kołobrzeskiej wspólnoty. Wasza obecność przy pomniku wielkiego dowódcy, wybitnego polityka Józefa Piłsudskiego jest świadectwem szacunku dla tradycji i wyrazem najgłębszego patriotyzmu. 11 listopada 1918 roku to data wymodlona i zroszona krwią wielu pokoleń, a dla nas to wielkie zadanie i zobowiązanie. Jan Paweł II, niekwestionowany autorytet wszystkich środowisk, powiedział: świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro, ojczyznę. Nie wolno nam nigdy zapomnieć, że upór w dążeniu do niepodległości sprawił, że po 123 latach kultywowania polskości, konspiracji, mimo gruźb i upokorzeń ze strony zaborców, mimo trudów codziennego życia, mimo że pragmatyzm nakazywał czasem czynić inaczej, zaistniało pokolenie ludzi gotowych wykorzystać z trudem zdobytą wolność dla budowania odrodzonej i niepodległej Polski. Siła narodu objawiła się w systematycznym i konstruktywnym wysiłku na rzecz odbudowy państwa. Józef Piłsudski powiedział wówczas: chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich. Dziś, stojąc przed pomnikiem naczelnika, wspominamy patriotów czasu walki i patriotów czasu budowania. Pozwolę sobie wymienić oprócz przywołanego kilkukrotnie Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, żarliwego patriotę i wytrawnego dyplomata, czy Jana Paderewskiego, artystę, polityka i wybitnego premiera. Wszyscy oni stworzyli przestrzeń zgody, która pozwoliła wtedy budować państwo, kiedy w końcu dane było Polakom stać się obywatelami swojego własnego kraju, a Polska stała się faktem, a nie jedynie tęsknotą i nadzieją. Historia po 1918 roku nie szczędziła nam możliwych zwrotów, o czym świadczą losy tego święta. Dopiero w 1936 roku ogłoszono 11 listopada Świętem Niepodległości. Podczas II wojny światowej, obchodzonej je w konspiracji, po wojnie zastąpiono świętem 22 lipca. Dopiero w 1989 roku święto 11 listopada uzyskało miano Narodowego Święta Niepodległości. To był czas, gdy Polska wróciła na mapę państw demokratycznych. Państw, w których obywatele, decydując w wyborach powszechnych, są ludźmi wolnymi. I to jest nasze najcenniejsze dziedzictwo. Strzeżmy wolności jak zrenicy oka. Podarujmy naszym dzieciom, wnukom, prawnukom kolejnych 100 lat wolności. To nasz święty obowiązek. Nie możemy zmarnotrawić wielopokoleniowych wysiłków.
musimy wyzbyć się doraźnego egoizmu i patrzeć na Polskę jak na dobro wspólne. Wspólne, czyli należące do każdego z nas. Bądźmy dumni z Polski. W ten sposób oddajmy wojownikom o wolność i budowniczym dnia codziennego najwyższą cześć i najwyższy honor. Serdecznie dziękuję. Salvo! Salvo!